Gram Iskrelot. Patryk Bartoszewicz, Jozue. Karolina Kochańska, Kurysa. Dawid Kula, Ali. Piotr Wlekliński, Kupiec. Magda Kowalska, Iskra Kot. Natalia Kudnicka, Racha. Julia Łukaszewicz, Hami. Igor Teodorowicz, Lewi. Nikodem Bogdański, Kuglarz. Julia Bednarz, Siostra Temin. Julia Pawlak, Temin. Kacper Jura, Strażnik. Piotr Sadkowski, Jabin. Sasza Hajrulin, Strażnik. Natan Nogaj, Bóg i dlatego jedynie siedzę na skrzyni. Aleksander Sojewski, Kapłan. Ewa Mociak, Szopiórka. Maciej Badurka, Kapłan. Tworzyliśmy tutaj przez 2 miesiące spektakl, który jakkolwiek z jednej strony jest bardzo kolorowy, wesoły i żywiołowy. Mamy wrażenie, że porywa i muzyką, i choreografią, i całą swoją kolorowością i kostiumów, i świateł. Tak, ten spektakl dotyka rzeczy bardzo poważnych, bardzo aktualnych i bardzo potrzebnych, które potrzebują omówienia, bo dotyka tematu konfliktu dwóch stron, które nie potrafią ze sobą porozmawiać, a decydują się na wzajemne zwalczanie. I dotyka tematu wykluczania tego, co ogólnie jest uznane za brzydkie. Ja mam takie przemyślenia a propos swojej roli, ponieważ gram postać Boga i jeżeli ktoś na przykład chciałby przyjść, zobaczyć tutaj jakby Pana około lat 60 z długą brodą, to go nie zobaczy, ponieważ no, wyglądam tak i zostało to wykorzystane w spektaklu. Nasz Bóg ma około 10-9 lat. Wydaje mi się, że to wyciąga z tej roli, z tej postaci zupełnie inny schemat niż zazwyczaj ludzie sobie Boga wyobrażają. Czy było ciężko się wcielić? No na pewno, jak początkowo gdzieś tam obstawialiśmy, jak zobaczyliśmy z Rokiem scenariusz, no to ja z Patrykiem obstawiałem, że rolę Jozłego prędzej dostanę ja, a on Boga. Potem się okazało, że jest zupełnie na odwrót. Więc nie wiem, może Patryk coś, nie wiem, no. Nie, ja chciałem powiedzieć, że ten spektakl jest wielką walką w nas samych i wielkim pokonywaniem też siebie. To ładne, że chyba każdy z nas może wywalczyć, jeżeli tylko chce. To tyle. Tak, bo Mury Jerycha to generalnie to jest okazja, żeby przyjrzeć się właśnie historii biblijnej tutaj właśnie na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. I od strony takiej właśnie, która nie pokazuje z jednej strony, że ktoś był zły, a ktoś inny był dobry. Tu jakby staramy się pokazać wszystkie aspekty, zarówno Izraelitów, jak i ludzi Jerycha, tak? Chcemy pokazać, że tutaj były jakieś zasady, tu, gdzie taniec i śpiew były uznawane za coś złego. A z drugiej strony Jerycho to była po prostu wolność, która przez pewną ideologię nie była uznawana jako coś dobrego. To ja może dodam trochę o współpracy. Współpraca, fajne jest to, uważam, że jednak mamy okazję wesprzeć kolegów z 4 roku, bo jeszcze oprócz tego, że jest 3 rok, to jeszcze mamy rodzynków naszych z 2 roku, którzy absolutnie dają radę i gdzieś tam przez te 2 miesiące ciężkiej pracy mogę powiedzieć spokojnie, odpukać jeszcze do premiery, nie pokłóciliśmy się ani razu. I no to była owocna współpraca zarówno jakby między nami, jak i z reżyserem, jak i z naszym choreografem, asystentem reżysera, która też jest, Kasia jest nam bardzo bliska, bo chodziła z nami do szkoły i już jest oczywiście aktorką i gra również w teatrach i jest po prostu cudownie, że jest tutaj z nami, tak tylko chciałam nadmienić, po prostu jest nam bliska, dobra, nie wiem. W każdym razie no, ta współpraca, ona, nie chcę powiedzieć, że była lekka, ale
Chyba żadne z nas, przepraszam jeśli za kogoś się wypowiadam tutaj, ale nie miało negatywnych odczuć. No, w sumie jakby każdy z nas gdzieś tam się wyniosło poza swoje ograniczenia, poza swoje jakieś tam bariery i chyba wykorzystaliśmy to, co jest w nas najlepsze. No, dzięki temu wydaje mi się, że to ma swoją jakość i no, którą mam nadzieję, że uda nam się po prostu pokazać widzom. Tak, mimo że praca była bardzo wymagająca z panem Wojtkiem, ale nie tylko z panem Wojtkiem, bo mamy też innych realizatorów, którzy też są bardzo wymagający. Ale robią to w bardzo dobrej wierze i naprawdę mają tak wielkie zaangażowanie w cały ten projekt, który chciałbym nadmienić, mimo że nazywa się spektaklem dyplomowym czwartego roku, nie jest tylko chyba spektaklem dyplomowym, tylko jest troszeczkę takim projektem, można powiedzieć, no po prostu szkolnym, bo jest tutaj i połowa trzeciego roku i są właśnie te rodzynki dwa z drugiego roku, więc stał się to taki projekt szkolny po prostu. I wracając, mimo że praca była bardzo wymagająca i to była jedna wielka sinusoida, to po prostu teraz widzimy efekty i że wiemy, że było to bardzo potrzebne. Te wzloty i upadki, te dobre momenty i te złe, ale teraz wydaje mi się, też nie chcę mówić za wszystkich, ale wydaje mi się, że po prostu jakby jesteśmy w stanie docenić to, cały ten ogół pracy i tego po prostu, co przeżyliśmy razem ze sobą i my, i razem z realizatorami przez te dwa miesiące. I chyba śmiało można powiedzieć, że jak już mówimy o spektaklu, jako o samym spektaklu, czy też spektaklu dyplomowym, czy też egzaminie, z którego jakby będziemy oceniani, to można chyba otwarcie powiedzieć i wydaje mi się, że nie będzie to przesadą, jeżeli powiemy, że takiego spektaklu no, jeszcze nie było chyba w tej szkole, że to jest pewnego rodzaju ewenement. Nadal fajne jest to, jedną z najfajniejszych rzeczy jest to, że tak naprawdę zapomnieliśmy, że jest to egzamin, że jest to tak. Skupiliśmy się na tym, żeby stworzyć spektakl, który jakby dotrze do każdego i który będzie mógł dać energię, a tym samym dostać ją z powrotem. Mimo chyba tego, że kochamy naszych profesorów, którzy nas kształcili przez te 3 lata, to troszeczkę nie mamy, tak jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oni teraz przyjdą i nas ocenią. Tak jakby to jest śmiało naprawdę na dalszym planie. I też jesteśmy po prostu bardzo zachwyceni muzą i Mariusz Obijalski jeszcze raz, z którym też mieliśmy okazję współpracować, który nam też wyciągnął chyba, pokazał nam wiele cudownych rzeczy, jak współpracować ze sobą w chórze i też właśnie jak osobno gdzieś tam, no, wyciągnął z nas, wydaje mi się, że to co najlepsze. No i gdzieś tam po prostu się cieszymy strasznie, że możemy to pokazać. Udaje mi się. Tak. Ja bym chętnie dodał. Przepraszam. Bo nikt nie powiedział nic o reżyserze właściwie. A ja chcę powiedzieć, że jestem naprawdę zaszczycony, bo nigdy nie miałem do czynienia z kimś takim jak pan reżyser Wojciech Kościelniak i czuję się przy tym jak takie małe dziecko, bo jednocześnie bardzo podziwiam starszą brać, która jest naprawdę zaskakująco fantastyczna i w ogóle nie wiem co powiedzieć. A oprócz tego jak małe dziecko notuję raz za razem, co pan Kościelniak mówi, nawet nie do mnie, bo jest chyba Biblią po prostu wiedzy na temat każdy. Chyba nie da się go zagiąć, a dlatego myślę, że oczekiwania wobec tego spektaklu są ogromne, bo co może stworzyć taki człowiek jeszcze? Gdyby zerknąć w nasze scenariusze, to mam wrażenie, że będzie tam więcej cytatów i tekstów niż samego tekstu i samego tekstu. Wojciech Kościelniak myśli nieuczesane. I na sam koniec chyba warto też wspomnieć o tym, że choreografią zajął się pan Pietrzak Mateusz, który gdzieś tam stworzył, tak zrobił te choreografie, że one nie są ani męczące, ani nie ma takiej... Nie, zupełnie. Chodzi mi o taką męczącą psychicznie. Ja nie mówię o psychicznie, ale chodzi mi o to, że one po prostu wszystkie dają nam taki fan w tym, przy tym wszystkim, że to jest naprawdę no, szapoba. I tak samo te wszystkie kolorowe kostiumy, które mamy na sobie, pani Bożena
Flaga, no... Dziękujemy. I charakteryzacja. Charakteryzacja. Maria Trębińska. I światła. Wszystko jest... I światła. No i światła. Światłograf. Tak. Ukłony dla mistrza pana Tadeusza Trylskiego. No i zapraszamy. No co, więcej nie wiemy, co was dzisiaj zobaczyć. Jeżeli czujecie się odmienni, to wpadnijcie do Jerycha. No właśnie. Czekamy na was.